Dobrze, szanowni państwo, witam serdecznie na konferencji poświęconej przyszłości tego basenu, tak? Przede wszystkim wiemy, że w najbliższym dniu, czyli w środę, w najbliższych dniach odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Sesja Rady Miejskiej, która będzie dotyczyła między innymi przede wszystkim dokapitalizowania spółek miejskich w Grudziądzu. To spotkanie dzisiaj, spotkanie radnych, konferencja radnych Lewicy oraz radnego Piotra Rodę i to miejsce nie jest przypadkowe. Ponieważ dwa lata temu, w październiku, niecałe dwa lata temu, w październiku 2021 roku, szanowni państwo, staliśmy tutaj i domagaliśmy się od prezesa OPEC-u pana Marka Deca i od pana prezydenta tego, aby ten basen po okresie pandemii wrócił i mógł służyć mieszkańcom. Były opory, ale myślę, że nasze działania przyniosły pożądany skutek. Basen funkcjonuje. Dzisiaj chciałbym się z państwem też podzielić kilkoma danymi, tak? Być może mieszkańcy o tych danych też nie wiedzą, jak ten basen funkcjonuje, jak on się przedstawia w liczbach. Kilka słów o Olimpii Grudziądz oraz oczywiście o GKM-ie Grudziądz, bo to chociażby dzisiaj ten temat będzie przedmiotem połączonych komisji budżetu i komisji sportu. Na początek chciałbym jeszcze raz zacząć od spółki. Proszę, tak, niestety, ale to coś się przyboję, bo to mi ostatnio pokąsało. Od spółki Geotermia, od spółki, która funkcjonuje w warunkach określonych, tak? Po okresie pandemicznym, tak jak wspomniałem, niestety część klientów, co było naturalne, się odwróciła, niemniej działania pani prezes skutkowały tym, iż ta spółka w pierwszym półroczu, drugim półroczu 2022 roku sprzedała niemalże 12 tysięcy wejściówek, w pierwszym półroczu 2023 roku jest to prawie 19 tysięcy. Mamy tutaj skok rzędu około 65%, także progresja jest oczywista. Natomiast oczywistym jest też to, że tego typu placówki użyteczności publicznej no nie przynoszą zysków, tylko są deficytowe. Tak, czego przykładem jest basen na ulicy Kalinkowej. I dla nas, dla mnie, dla Piotra, dla Krystyny czy dla Wiesława to nie jest żadne zdziwienie, ponieważ proszę mi wskazać placówkę tego typu, która nie jest komercyjną i która przynosi dochody. Tego nie ma, dlatego może źle zaczęliśmy, bo chciałem zacząć z koleżankami i kolegami od tego, iż przekazać mieszkańcom, iż na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni Lewicy, czyli Wiesław Kozłowski, Krystyna Wagniewska, Łukasz Kowarowski oraz radny niezrzeszony, ale nasz bardzo dobry kolega z klubu SOK, Piotr Rodę, podczas tej sesji podniesiemy rękę do góry, będziemy głosowali za dokapitalizowaniem tych trzech spółek, bo uważamy, że mieszkańcom to się od nas należy. Mamy za chwilę komisję budżetu, tak jak wspomniałem, i komisję sportu. Prezesi tych spółek są zaproszeni na to spotkanie. Będziemy rozmawiać, debatować. Mam nadzieję, że przynajmniej nam się uda przekonać większość koleżanek i kolegów wspólnie z panem prezydentem do tego, żeby tego typu decyzja była podjęta, ale być podjęta przez Radę, czyli uchwała przegłosowana i dokapitalizowanie w kwocie 500 tysięcy dla Geotermii, milion dla Olimpii oraz 2 miliony dla GKM-u stanie się w środę faktem. Oddaję głos pani radnej Krystynie Bagniewskiej. Szanowni państwo, może ja już nie tak mam dużo dokładnie i wyraźnie mówił, ale chciałam powiedzieć, że nie wyobrażam miasto o takiej ilości osób, mieszkańców, żeby ich pozbawić basenu czy jakichkolwiek innych spraw, które po prostu działają na rzecz mieszkańców. Więc tak jak już powiedziano przez przewodniczącego, my będziemy zawsze, chociaż mimo wszystko jest to nieraz trudne, ale powinniśmy za tym głosować i będziemy za tym głosować, bo to pracujemy na rzecz mieszkańców, którzy nas praktycznie wybierali, więc nie możemy teraz udawać, że my nie będziemy, bo nie mamy tego, bo nie mamy tamtego. Musi być po prostu dla mieszkańców przede wszystkim.
Stojąc tutaj 2 lata temu, dokładnie w tym samym miejscu przed tym basenem, uważaliśmy, że warto utrzymać ten basen dla mieszkańców Grudziądza. Podtrzymujemy tą decyzję, chociaż wiemy, że Taniecka pamięta czasy PRL-u, tam jeszcze jest lastriko na poboczach basenu. Wymaga ten basen remontu, wiadomo, ale uważam, że dla mieszkańców warto ten obiekt pozostawić otwarty do czasu wybudowania nowego basenu na osiedlu Rządz. Finansowanie, z którym wystąpił, dokapitalizowanie będzie dotyczyć, tak żeby była też jasność, tylko i wyłącznie pokrycia strat, które wygenerował ten basen. Ten basen, który, no, tak jak powiedziałem, dochodowym nie jest i najprawdopodobniej nigdy nie będzie. Natomiast uważamy, że ten basen do momentu, do chwili, kiedy będzie wybudowany przynajmniej delfinek, tak, na osiedlu Strzemięcin, to mieszkańcy muszą mieć coś w zamian. A jeszcze raz przypomnę, te cyfry mówią, drugie półrocze 2022 rok, powiedzmy 11,5 tysiąca sprzedanych wejściówek. Pierwsze półrocze 2023 jest wzrost prawie 80%, jest to 19,5 tysiąca. I strata jeszcze, też bym chciał o stracie powiedzieć, ponieważ pamiętam wtedy, kiedy był przekazywany jako operatorowi geotermii ten obiekt, prezes DES wypowiadał się, iż nie stać OPEC-u, ponieważ on przynosi 1 000 000 złotych strat. No ja bym chciał powiedzieć, a jestem po rozmowie z panią prezes, że strata w ubiegłym roku wyniosła nie 1 000 000, jak zakładał prezes OPEC-u, tylko 650 tysięcy złotych. Tak? Czyli można szukać oszczędności, można pozyskiwać, że tak powiem, nowych klientów, tak? Można robić coś dla mieszkańców, co w mojej ocenie jako operator geotermia czyni. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne 2 spółki, tak, o Olimpię Grudziądz, to może nie będę się wiele rozwodził, natomiast sami Państwo widzieli albo słyszeli, bądź czytali, tak, sobotni mecz Olimpii Grudziądz, pierwszy po awansie z 3. ligi do 2. ligi. Grają u siebie z Sandecją Nowy Sącz, ze Spadkowiczem z 1. ligi i wygrywają ten mecz 3-1, mimo że przegrywali przez pewien moment 0-1. Myślę, że to jest, że tak powiem, wizytówka i myślę, że dyskutować nie powinniśmy na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o GKM Grudziądz, to powiem tak, przed sezonem GKM Grudziądz w opinii ekspertów był wskazywany na porażkę, na to, że spadnie, tak? Powiemy inaczej jeszcze. My z budżetem GKM-u, który jest na poziomie mniej więcej 13, może 14, 14,5 miliona złotych, utrzymaliśmy się. Mało tego, jeszcze walczymy, mamy ostatnią szansę na awans do play-offu pod warunkiem wygrania ostatniego meczu w rundzie zasadniczej, ale mieliśmy budżet o 3 czy 4 miliony złotych mniejszy niż Wilki Krosno. I ten klub się utrzymał. I na ten mecz, wczoraj byłem na tym meczu, przynajmniej było 6,5 tysiąca ludzi. Uważamy także, mimo iż jest, nie są to małe pieniądze, to są duże pieniądze, tak? Ale uważamy, że dla tych tysięcy ludzi, którzy przychodzą na GKM, dla Olimpii, która awansowała, która potrafi wygrać ze Spadkowiczem, i dla tysięcy mieszkańców, którzy odwiedzają basen nadwiślański, jesteśmy za tym, żeby głosować za, i szanowni Państwo, na pewno tak uczynimy.